Remiza, naprawdę są tacy faceci, którzy będąc dzieciakami nie marzyli o tym, żeby zostać strażakiem? A ty marzyłeś? Ja pewnie, że tak, oczywiście. Słuchaj, bo służby mundurowe mogą dostać drugą emeryturę, wiedziałeś? Nie wiedziałem i wtedy w ogóle nawet o emeryturze nie myślałem. I są tacy, którzy o tej emeryturze nie myślą przez bardzo, bardzo długi czas, nawet za długi, powiedziałbym. A warto zastanowić się, co zrobić, żeby odłożyć pieniądze na później, albo właśnie co zrobić, żeby dostać dwie emerytury. O tym z naszym gościem jest z nami Paweł Majewicz, ekonomista. Dzień dobry. Panie Pawle. Komu przysługują takie świadczenia podwójnej emerytury? Już samo to dwie emerytury brzmi bardzo kusząco. Tak, tak jak tutaj państwo zauważyliście, przysługują na przykład służbom mundurowym. Natomiast przysługują służbom mundurowym, czyli osobom, które są urodzone po 1 stycznia 1949 roku i nabyły prawo do emerytury mundurowej oraz pracowały również jako cywile. I w tym przypadku mogą pobierać emeryturę właśnie z zakładu emerytalno-rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz emeryturę z zakładu ubezpieczeń społecznych. Sąd Najwyższy w wyroku tak uznał, że osoby, które również pracowały jako cywile, już na przykład po tym, jak pracowały w służbach mundurowych, właśnie taką emeryturę mogą otrzymać. Trzeba złożyć wniosek odpowiedni do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i taka emerytura wówczas się należy. Natomiast służbom mundurowym, którym ta emerytura się należy, to są osoby, które są wojskowymi albo w służbie wojskowej pracowały w policji. Natomiast osoby, które pracowały za granicą, również mogą otrzymać drugą emeryturę i na przykład wymagany minimalny staż pracy w Niemczech to 5 lat, czyli 5 lat trzeba by opłacać te składki i wówczas trzeba złożyć wniosek, nie dzieje się to automatycznie, o przyznanie tej emerytury i również możemy otrzymywać emeryturę właśnie z zagranicy. Mhm. Jest jeszcze jeden przypadek, kiedy można otrzymywać podwójną emeryturę. Wtedy, kiedy byliśmy ubezpieczeni zarówno w systemie powszechnym, czyli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. I tutaj jest wymóg taki, że żeby otrzymywać emeryturę również z KRUS-u, to trzeba się wylegitymować okresem składkowym minimum 25 lat. Czyli przez te 25 lat należałoby wpłacać składki do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i otrzymujemy, jeżeli pracowaliśmy również w powszechnym systemie emerytalnym, otrzymujemy wówczas dwie emerytury, ZUS-u i KRUS-u. Kompletny zestaw informacji. Ja chciałbym tylko dopytać o wiek emerytalny. Czy on jest dokładnie taki sam, jeśli chodzi o te dwie emerytury wymagane? W Polsce tak. W Polsce tak. Od 2017 roku wiek przejścia na emeryturę dla kobiet to 60 lat, dla mężczyzn 65 lat. Natomiast inaczej jest, jeżeli emeryturę otrzymujemy z zagranicy. Pracowaliśmy w jakimś kraju za granicą w Europie, na przykład w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii. W niektórych przypadkach, na przykład jeśli pracowaliśmy w Niemczech, to emeryturę możemy otrzymać w wieku 67 lat. Bo w tym kraju jest tak, że na wiek emeryturę można otrzymać między 65 a 67 rokiem. Tak jest w Niemczech, ale rozumiem, że tak nie musi być w innych krajach, że to są wewnętrzne przepisy, tak, które to regulują wszystko. A co z osobami, które nie są mundurowe, którzy nie pracowali za granicą, którzy nie płacili składek w KRUS-ie? Czy mają szansę ubiegać się o drugą emeryturę? W tym przypadku ustawodawca nie przewidział takiej możliwości, także jeżeli to nie są te osoby, o których pani wspomniała, no to przysługuje emerytura wówczas z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłacana właśnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jaką część zarobków, będąc aktywnym zawodowo, powinno się odkładać, by myśleć, by mieć nadzieję na godne życie na emeryturze właśnie? No to jest bardzo dobre pytanie, panie redaktorze. Przede wszystkim trzeba wyrobić sobie nawyk oszczędzania. Według badań średni czas wyrobienia nawyku to jest około 20 dni. Natomiast warto przede wszystkim pamiętać o tym, żeby najpierw oszczędzać część pieniędzy, które zarabiamy, najpierw oszczędzać, a dopiero wydawać wszystkie inne pozostałe pieniądze. Jak do tego się zabrać? No oszczędzanie to jest tak naprawdę bardzo prosta sprawa, tylko łatwo powiedzieć, ale trudniej zrealizować. Tak, żeby zacząć to robić. Mhm.
A do czego bym zachęcał? Zachęcałbym do tego, żeby jeżeli na przykład zarabiamy powiedzmy 5000 zł, żeby w pierwszym miesiącu zacząć odkładać 1% zarobionych pieniędzy, czyli 50 zł. Te 50 zł możemy sobie albo przechowywać w domu w tak zwanej przysłowiowej skarpecie, a do tego nie zachęcam. O to chciałam dopytać, gdzie najlepiej inwestować pieniądze? Tak, już za chwilę do tego przejdę. W skarpecie one będą bardzo szybko traciły. Właśnie, będą traciły, więc tutaj raczej to rozwiązanie odpada. Natomiast warto sobie otworzyć rachunek oszczędnościowy i warto pamiętać, że w tym przypadku pieniądze płyną tylko w jedną stronę. I oczywiście nigdy przenigdy tych pieniędzy nie należy wypłacać, ani wydawać na żaden inny cel. Jeżeli już stwierdzimy, że w kolejnym miesiącu możemy za te 99% dochodu przeżyć, to warto zwiększyć tą kwotę oszczędzania co miesiąc do 2%. Mhm. I tak co miesiąc do 10%. Warto też o tym pamiętać, żeby oszczędzać na przykład 50% nadwyżki zarobionych pieniędzy. Na przykład jeżeli otrzymamy premię czy nadgodziny, wówczas warto 50% z tej kwoty również przeznaczać na oszczędności. To jest dobra zasada. Tak, ludziom o wiele łatwiej jest przystosować się do oszczędzania pieniędzy, których jeszcze nie mają, aniżeli do obniżenia obecnego standardu życia. Co jeszcze bardzo istotne, wydaje mi się, to, żeby analizować wydatki, które dokonujemy codziennie. Na przykład warto zbierać paragony. Wydaje mi się, że i co tydzień analizować te paragony i analizować na kolejny temat. Musimy porozmawiać tak nieco dłużej. Zwłaszcza jeśli chodzi o nas, kobiety. To jest akurat nasz słaby punkt. No ale dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo. Warto oszczędzać, zwłaszcza kiedy myślimy o godnej emeryturze, o godnym czasie odpoczynku w naszym życiu. A co jeszcze przed nami w kolejnej części Pytania na Śniadanie?